Cześć, tu Maciek, dzisiaj wyjątkowo bez Tyśki. Witam Was serdecznie w przydomowym centrum treningowym Seby Kasprzyka. Dzisiaj właśnie spotykamy się z Sebą, który jest jednym z najlepszych przez duże N zawodników polskiego OCR, a jednocześnie jednym z najbardziej skromnych i nieagresywnych medialnie. Dowiecie się dużo więcej o tym, jakie Seba ma plany na ten sezon, jak trenuje, jak się odżywia i dużo innych smaczków. Także gorąco zapraszamy. 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 Siema. Dzięki wielkie, że odpowiedziałeś na naszą wiadomość. W ogóle super, że zaprosiłeś na trening do swojego przydomowego centrum. Wszystko to fajnie wygląda, ale o tym za chwilę. Na początek myślę, że coś, co ciekawi wszystkich, temat transferu. Jak to wygląda? No, widzę, że zaczynamy od ciężkich pytań. No, decyzja, nie była to decyzja bardzo łatwa. No. Bardzo długo się nad tym zastanawiałem. No, ale patrząc na mój dalszy rozwój, drużyna Husari Race Team zaoferowała mi taką umowę, dzięki której będę mógł się bardziej rozwijać i osiągać jeszcze większe sukcesy. Także staram się w tym roku jak najlepiej zaprezentować drużynę Husara Race Team. Okej. Okay. A przez największe sukcesy, co masz na myśli? Co chciałbyś osiągnąć w ogóle w polskim OCR-ze, może w międzynarodowym OCR-ze? Jeśli chodzi o jakieś takie duże plany, tam osiąganie jakichś tam medali, nie mam jakichś takich założeń. W tym roku skupiam się głównie na Mistrzostwach Europy oraz Mistrzostwach Świata oraz Mistrzostwach Polski, ale najbardziej chciałbym się skupić na Mistrzostwach Świata, ponieważ jeszcze nie mam medalu tylko z Mistrzostw Świata i chciałbym w tym roku go zdobyć. Przez Mistrzostwa Świata mówisz o tych, które się odbędą w Londynie, tak? Tak, dokładnie. Te, które odbędą się w październiku w Londynie. Okej, okay. I jaki jest tam twój cel? Wystartuję w kategorii wiekowej i mam zamiar przywieźć medal. Jakiego to będzie koloru, to jest mi to obojętne, bo przywieźć medal z Mistrzostw Świata to jest bardzo duży wyczyn. Czyli to jest twoje marzenie? Tak, jest to moje marzenie, którego właśnie brakuje medalu jeszcze, tylko Mistrzostw Świata tutaj. Tylko tego brakuje, tak? Tak. No sporo masz tych medali. Czy liczyłeś kiedyś? Nie liczyłem jeszcze wszystkich medali, no ale trochę się od 2015 roku, w którym zacząłem przygodę z biegami OCR, trochę się tego nazbierało. No właśnie, w ogóle jak zaczynałeś? Skąd w ogóle u ciebie się urodził ten pomysł biegów OCR? To zaczęło się wszystko blisko, bo w Myślenicach. W 2015 roku odbyła się pierwsza edycja górskiego Ramagedonu. No. Startowałem wtedy tak pierwszy raz, wcześniej grałem w piłkę i myślę, spróbuję tak wystartować dla siebie, sprawdzić się. Nie oszukuję, że dzień wcześniej i przed samym startem miałem ogromny stres, czy w ogóle dotrwam do końca. No. Oglądając te filmiki, to były takie dla mnie wyczyny, co oni wyprawiają. No ale dobiegłem, ukończyłem, nawet już nie pamiętam na którym miejscu, ale nie było tak źle, bo gdzieś w granicach 60 miejsca wtedy ukończyłem, więc na to, że w ogóle nie biegałem, tylko piłkę grałem, to byłem się bardzo zadowolony. No i po tym starcie tak spodobało mi się to, później gdzieś pojechałem na jakiś, już nie pamiętam, na jakiś bieg następny, no i postanowiłem, że będę dalej się rozwijał. No i później wtedy, jak zdobyłem prawdopodobnie 19 albo 20 miejsce we Wrocławiu na Ramagedonie, czy jest szansa coś powalczyć. No i zacząłem współpracę z trenerami, zmieniłem w ogóle swój tryb życia, żywienie, postanowiłem tak ostro trenować, no i opłaciło się to. Okej. Okay. Piłkarzem, byłeś napastnikiem, bramkarzem, tak z ciekawości pytam. Różnie, ale często grałem na obronie.
Jakby, Dobra. tak, w różnych tu pobliskich Okej. klubach. Ale teraz, jak zacząłem biegać, to piłka mnie w ogóle nie interesuje. W ogóle? Już nie grasz z Nie, kolegami? nie, już w ogóle w piłkę nic nie gram, bo boję się, że zawsze można jakaś kontuzja gdzieś coś Tak. zrobić i nie chcę być później wyłączony na drugą część sezonu. Mówiłeś o tym, że zmieniłeś tryb życia, tak? Żywienie i Ten. tak dalej. Jak to teraz wygląda? Jak się odżywiasz? Czy masz jakiś catering? Sam sobie gotujesz? Chwilowo miałem catering, ale teraz znowu powróciłem do wcześniejszego trybu i mam ułożony plan żywieniowy. No i sam sobie gotuję i sam wszystko po prostu przygotowuję. I dla mnie jest to, mi się wydaje, najlepszy jaki mogę mieć. Okay. A mógłbyś coś więcej zdradzić, na przykład jakie nie wiem, składniki, ile kalorii, ile czasu ci w ogóle zajmuje takie gotowanie? Myślę, że to też wiele osób ciekawi. Czasu na pewno to zajmuje dużo, bo przy moim trybie życia, łączeniu pracy zawodowej z treningami, no to przeważnie gotuję sobie wieczorami dzień wcześniej. No jest No. to długi czas, no bo przeważnie godzina, 2 godziny, żeby przygotować na następny dzień wszystkie posiłki, bo podczas dnia później nie ma na to czasu. Więc tak przeważnie staram się gdzieś w granicach 3000 kalorii. 3000 kalorii. Tak, 3000 kalorii. Okay. I to jest wystarczająco, żeby ci dostarczyć siłę do treningu, do w sumie regeneracji, do tego, żeby utrzymać, przynajmniej utrzymać, jak nie budować masę mięśniową? Tak, jak dla mnie stosuję i jestem bardzo zadowolony. Wydaje mi się, że to jest właśnie to. A w kwestii diety, suplementacja. To może zanim opowiesz ogólnie o suplementacji, zacznijmy od tematu Alpha Active, tak? Bo z tego co wiem, to Alpha Active to jest suplement, z którego korzystasz już od ponad roku. Tak, zacząłem właśnie stosować Alpha Active. Wcześniej w ogóle nie stosowałem żadnych suplementów i teraz też nie stosuję żadnych w ogóle suplementów. Jedynym właśnie suplementem, który to jest Alpha Active. Zacząłem tak próbować w ogóle tego. Zrobiłem sobie wcześniej badania krwi przed stosowaniem, badania wydolnościowe przed stosowaniem i zrobiłem również badania wydolnościowe oraz krew po jakimś czasie stosowania. No i to naprawdę działa. Jestem bardzo z tego zadowolony. Z działania i nie stosuję tego tylko ja, ale również świetni zawodnicy reprezentacji Polski w lekkoatletyce. Także no, widać, że to działa, że tacy zawodnicy też to stosują. Stosują. I jak często to Alpha Active się bierze? Raz na tydzień, raz na dzień? Nie, przeważnie rano na trzo i Okej. wieczorem przed spaniem. Dwa razy dziennie. Tak, 2 razy dziennie, no i przed zawodami jeszcze, to już jest inne dawkowanie, tam 2-3 przed samymi zawodami. Okej, czyli dieta, Alpha Active. A jeżeli chodzi o jakieś inne wskazówki dietetyczne poza tymi posiłkami, które sobie przygotowujesz i Alpha Active, co mógłbyś doradzić? Jeśli chodzi o takie naturalne suplementy, które stosuję i każdy w domu może sobie przygotować, nie jest to także drogie, to jest sok z buraka. Sok z Okej. buraka ma super właściwości, No. które też po badaniach krwi można zobaczyć, że strasznie się podnosi. Na przykład miałem problemy też z anemią, z takimi różnymi sprawami. Piłem sok z buraka rano wieczorem, mięso wołowe do tego i super, super sprawa. Super. No tak jak właśnie rozmawialiśmy przed wywiadem, masz swoje sprawdzone miejsce, więc podlinkujemy, Tak, tak, tak. pod tym wywiadem będzie można sobie zamówić i też teraz w sumie mnie uraczyłeś, więc sięgnę po ten sok z buraka. Bardzo dobry. Tak, bardzo dobry. Same witaminki. Same witaminy. Czy masz jeszcze jakieś inne sposoby, jeżeli chodzi o dietetykę? Jeśli chodzi o dietetykę, to nie. Stosuję tylko to, żadnych innych suplementów, jakieś BCA, czy tam białka, czy coś. Nic takiego innego nie stosuję. Jeśli chodzi o regenerację, no to teraz, jeśli jest zima, to wybieram się na morsowanie bardzo często. Nieraz sauny. No i myślę, że to jest wystarczające, jeśli chodzi o mnie. A jak trenuje jeden z czołowych zawodników w Polsce? Jak wygląda twój plan treningowy?
Nie wiem, czy mogę to zdradzać. Może ale... nie opowiadaj o poszczególnych jednostkach, ale, ale ile trenujesz w tygodniu? Ile biegasz? No, tak poważnie, no to jeśli chodzi o bieganie, no. No to różnie. Jest to nieraz tygodniowo od 100 do 150 km biegania tygodniowo. Jeśli chodzi o treningi koło domu na torze, no to na przeszkodach trenuję, zależy jak mam czas, nieraz codziennie, ale staram się tak przeważnie co drugi dzień. I w tym dniu przerwy, który mam, no to wybieram się na siłownię i na siłowni robić ćwiczenia, ale oczywiście to nie jest jakieś wyciskanie, tylko bardziej skupiam się na stabilizacji, koordynacji, takie ćwiczenia. Okej, okay, to liczyłeś kiedyś ile to godzin tygodniowo wychodzi? Ile trenujesz? Tak mniej więcej. Nie liczyłem, ale tak myślę, że no wychodzi spokojnie 14, to jest taki minimum. Minimum 14 minimum, godzin. Tak, tygodniowo. To sporo, to wychodzi prawie 2 godziny dziennie. Tak, no jest. Przeważnie robię rano jeden trening przed pracą, jakieś bieganie. Po południu no. Jadę od razu po pracy na siłownię. Na siłowni drugi trening, jeszcze przychodzę do domu. Nieraz jak jest ładna pogoda, jeszcze jest w miarę ciepło, wyskakuję na przeszkody, troszkę poskaczę. Więc tak wygląda mój plan treningowy. 14 godzin tygodniowo. Jest co robić, no ale no, żeby coś osiągnąć, to trzeba trenować. Okej. Okay. A tak z perspektywy tych już czterech sezonów, które biegasz w polskim OCR-ze i też międzynarodowym, bo byłeś już na Mistrzostwach Europy, świata, jakie były takie punkty przełomowe, że na przykład zmieniłeś coś w swoim treningu, w tym jak się odżywiasz i zobaczyłeś niesamowitą różnicę? Taki największy przełom to był przed sezonem 2018 w zimie. Wtedy podjąłem taką właśnie współpracę z profesjonalnymi trenerami Jakubem Woźniakiem, triatlonistą z Krakowa oraz Robertem Kosteckim z Myślenic. Okay. Podjąłem właśnie z nimi współpracę. Zacząłem właśnie te treningi, odżywianie i wtedy już w 2018 pierwszy start w Ełku rekrut wygrałem właśnie i wiedziałem, że idę w dobrym kierunku, no i sezon 2018 pokazał, że był to dobry wybór i cały czas staram się utrzymywać to samo. A przed tym sezonem czy dokonałeś jakichś zmian w planie treningowym? Nie, jeśli chodzi o plan treningowy trenerów, to cały czas mam tych samych, ten sam plan i nie zamierzam tego zmieniać. Jeśli jest wszystko na takim, wychodzi wszystko naprawdę super, to nie ma co zmieniać. Okej. Okay. Jeszcze przed tym wywiadem rozmawialiśmy o kontuzji, którą niestety przypadkiem się nabawiłeś. Jak to wpłynęło na twoje treningi? No w listopadzie doznałem kontuzji, tak przebiłem właśnie stopę w pracach przy domu. I wyłączyło mnie to na dość długi czas z treningów, niestety. Ale była to właśnie, dobrze, że to nie była w środku gdzieś sezonu, tylko no, to właśnie było w zimie, w marcu. Też fajnie, bo odpocząłem i na ten sezon mam inne cele, bo nie nastawiam się jakoś bardzo na ligę, bardziej nastawiam się na Mistrzostwa Europy, Świata i Polski, które są dopiero w czerwcu Mistrzostwa Europy. Więc myślę, że odpocząłem, zabieram się fajnie za ciężką pracę i myślę, że efekty tego będą. Okej. Okay. Jakiś ślad pozostał po kontuzji, czy wszystko było wyleczone? Ślad jeszcze jest, jeszcze odczuwam trochę bólu, ale nie ma źle, już chodzę. Przez ten czas dużo trenowałem górę, więc myślę, że teraz jak wrócę, to będę mógł się bardziej skupić na bieganiu, a górę będę mógł trochę bardziej odpuścić. I myślę, że do czerwca spokojnie będę w bardzo dobrej formie. Okay. Pięknie się boj! Już leci! Tradersy wyjaśniają te sobą! Jest na czterdzonko. Super. Mam nadzieję, że to się nagrywa, nie robię się zdjęcia. Super! Pięknie! A twoje domowe centrum treningowe, skąd w ogóle pomysł, czy to wszystko sam zrobiłeś? I ile to w ogóle kosztuje, żeby zrobić coś takiego, bo to naprawdę mega fajnie wygląda. Takie centrum, czy centrum, no, kilka przeszkód. Sebastian Kaszpiego CR Center. No to tak, w 2016 roku
Miałem tu kilka wiat takich koło domu na auta, no i postanowiłem coś tam, jakieś kulki drewniane wtedy, pałki drewniane, coś zrobić, bo nie było wtedy za bardzo gdzie trenować na przeszkodach. I tak robiłem, na razie tam miałem dwie kulki, dwie pałki, no i tak z miesiąca na miesiąc, co mi coś padło do głowy, to coś dorabiałem, dorabiałem. Później przerzuciłem się na bardziej metalowe rzeczy. I teraz, no już mam w sumie trzy wiaty zagospodarowane, Trzy. pełne, tak, trzy wiaty, do tego zjeżdżalnie. Także jest na czym trenować. No i cały czas patrzę gdzieś na internecie, jakichś różnych przeszkód. Przeważnie to Ninja Warrior. Tam są bardzo fajne przeszkody. Na tym się wzoruję. No i sam wykonuję te przeszkody z pomocą taty oraz brata. A te wszystkie kulki i tak dalej, to też sam gdzieś spawasz, czy kupujesz te, takie elementy? Jeśli chodzi o kulki, no to kupuję same kulki, do tego spawam uchwyty, maluję. A jeśli chodzi o resztę przeszkód, no to wszystko kupuję, tylko materiały, resztę wszystko spawam, malowanie, uchwyty, wszystko sam wykonuję. A skąd w ogóle takie umiejętności? I tutaj myślę, że możemy przejść do tematu. Czym się w ogóle zajmujesz na co dzień? Na co dzień pracuję w firmie ślusarskiej, w której wykonujemy elementy metalowe do ogrodzeń. No Wszystko się i składa w wszystko całość. się składa w całość. No. No i trochę takich pomysłów mam, coś wykonuję, w pracy coś nieraz pospawam. Także skądś te przeszkody są. Praca, treningi, jak w ogóle wygląda twój dzień, jak on się rozkłada? Jeśli chodzi o pracę i treningi, no nie jest to łatwe połączyć pracę z treningami. Bo jeśli mam dwa treningi dziennie, a jest to przeważnie co drugi dzień, no to wstaję przeważnie 4:40, raz 4:30, idę na poranne rozbieganie, później na siódmą jadę do pracy, po pracy jadę od razu na siłownię, na siłowni wykonuję znowu trening. Przyjeżdżam do domu, jeszcze nieraz poskakam na przeszkodach. No i wychodzi tak, że wstaję około godziny 5, przyjeżdżam do domu, jest godzina 19, 20 i nic, tylko zjeść, no i kłaść się spać. I jeszcze przygotować posiłki na Tak, kolejny no i dzień. jeszcze przygotować posiłki, no także jest to ciężkie połączyć to wszystko. Niestety Big Yotser jeszcze nie są w Polsce na takim etapie, z którego można wyżyć i można skupić się tylko na bieganiu, ale myślę, że takie czasy kiedyś przyjdą. Może się jeszcze doczekam tego, także zobaczmy. No, to byłoby fajnie, Fajnie nie? było. Wstajesz rano, trening, drzemka, Tak. kolejny trening Myślę, i że tak dalej. te treningi miałyby jeszcze większe efekty i myślę, że osiągnięcia byłyby na pewno jeszcze większe, ale cieszę się tym, co mam, że wspiera mnie drużyna Husari Race Team. I myślę, że nie ma źle, nie ma co narzekać. Mam też swoich sponsorów, którzy mnie na co dzień wspierają. Fajnie. I myślę, że na razie jest to dla mnie wystarczające. Tak jak rozmawialiśmy przed wywiadem, też się do tego odwołam. Może właśnie dzięki temu wywiadowi udać się znaleźć kolejnego sponsora. To też byłoby mega fajne. Tak, myślę, że byłoby fajnie znaleźć jakiegoś takiego sponsora, który w dużym stopniu chciałby mnie wspierać. Myślę, że to byłoby naprawdę bardzo duże wsparcie i pomogłoby mi się to jeszcze bardziej rozwijać. A jeszcze tak rozwijając temat, który wcześniej poruszyliśmy, twojego rozwoju jako zawodnika, twoich marzeń, czy jest obecnie na świecie taki bieg albo taki cel, jeżeli chodzi o CER, o biegi przeszkodowe, o którym ty marzysz? Jeśli chodzi o bieg, który marzę, No. to w sumie Mistrzostwa Świata to jest taki bieg, na który się czeka bardzo długo, i Mistrzostwa Europy. Są to takie biegi, mi się wydaje, z największej półki, gdzie startują najlepsi zawodnicy na świecie. I myślę, że nic więcej nie potrzeba. Ale jeśli chodzi o bieg, który bardzo lubię, to jest to bieg Ocer Series, w którym startowałem już 2 razy. Jest to naprawdę super przygotowany bieg, bardzo profesjonalnie. Na każdych przeszkodach znajdują się kamery z każdej strony GoPro.
i tam nie ma żadnych problemów później w razie czego, żeby jakieś oszukiwania na przeszkodach, żeby to wszystko zweryfikować. Po prostu wpisują numer, wyskakuje od razu cały filmik. Przed zawodnikami czołówki jedzie kład z kamerą, wszystko jest nagrywane. Trasa jest rewelacyjnie przygotowana, odcinki super biegowe, naprawdę nie ma jakiegoś taplania w błocie, same techniczne przeszkody, super bieganie, jest to naprawdę rewelacyjny bieg. A jeśli chodzi o biegi w Polsce, no to technicznie wygrywa w Polsce zdecydowanie Barbarian Race, ale nie oszukujmy się, że Ramageddon idzie w bardzo dobrym kierunku, coraz to nowsze przeszkody i myślę, że naprawdę Ramageddon staje na coraz lepszym jeszcze poziomie technicznym. Okej. Czyli obecnie takim twoim wzorem biegu jest OCR Series. Tak, dokładnie. Jest naprawdę rewelacyjny bieg. Chciałem, żeby kiedyś taki bieg był organizowany w Polsce. W Polsce. A jeżeli chodzi o twoją ulubioną przeszkodę? Ulubiona przeszkoda? Tak. Dobiegasz i aż po prostu myślisz sobie, jeszcze bym ją zrobił 3-4 razy, ale muszę biec dalej, żeby wygrać. Myślę, że taką super przeszkodą jest Invictus. Przeszkoda, która miała swoją premierę na Mistrzostwach Polski. Myślę, że ta przeszkoda po Mistrzostwach Polski jest moją ulubioną przeszkodą. No. I bardzo lubię się na niej bawić. Okay. A czy jest jeszcze taka przeszkoda, która gdzieś tam w twojej głowie budzi obawę? Nie zawsze jesteś pewien, czy ją pokonasz. Czy jeszcze coś takiego jest? Czyli jeśli chodzi o takie przeszkody, no obaw nie mam, no ale jeśli chodzi o na biegu, jeśli chodzi o wskoczenie na przeszkodę i zrobienie jej, no, to myślę, że nie ma takich przeszkód w Polsce, na których miałbym jakieś problemy na zawodach, ale jeśli przychodzą starty i startuje się w czasie biegu z jednej na drugą przeszkodę, te łapy już są spompowane, no to takie ciężkie techniczne przeszkody jak multiringi, czy te ciężkie przeszkody z Barbara na Race, no to zawsze jest taka obawa, że jednak coś może pójść nie tak. I to nie ma takiej przeszkody, to wszystkie przeszkody są wtedy ciężkie, szczególnie na samym końcu, przed samą metą. Albo jak do tego dochodzą trudne warunki atmosferyczne. Tak, jak dochodzi do tego jeszcze deszcz, no, to już jest masakra. No ale nie ma źle. Dokładnie. Co drugą? Jak złapał ryb, to nie chce tak robić. Co? Słuchaj, biegasz już 4 lata w OCR-ze, wcześniej zajmowałeś się sportem, więc doświadczenie masz spore w treningu, w zawodach. I teraz z perspektywy czasu, co uważasz jako najistotniejsze elementy rozwoju zawodnika OCR? Co każdy zawodnik OCR, który chce walczyć o najwyższe cele, powinien robić? Myślę, że jeśli chodzi o rozwój takiego zawodnika, to bardzo duże znaczenie mają przeszkody, bo jednak można szybko biegać, robić naprawdę mega dobre czasy, ale jeśli nie pokona się tej przeszkody, to się zostaje. I mi się wydaje, że góra w OCR-ze jest jak najbardziej i najbardziej potrzebna do rozwoju. No ale bieganie też jednak robi swoje, jak już jest na tym takim wysokim poziomie i ci ludzie z przeszkodami nie mają żadnych problemów, to myślę, że wtedy bieganie też wchodzi w to, ale mi się wydaje, że najbardziej właśnie góra to jest to, co trzeba rozwijać. Okay. To załóżmy, że jesteś osobą mega zapracowaną i masz w tygodniu tylko 8 godzin treningowych. To co w tych 8 godzinach na pewno byś zawarł? Jakie elementy, gdzieś tam godziny treningowe muszą być, jeżeli masz ograniczony czas? Pytam dlatego, że pewnie ten wywiad będzie oglądać sporo osób, które pracują, mają rodzinę, zajmują się dziećmi. Jeżeli mają do wyboru gdzieś tam tylko godzinę treningu dziennie, co powinny robić twoim zdaniem? Ja bym na pewno włączył rozbieganie. Rozbieganie 10... 14 km. Trening jakiś interwałowy. Na pewno bym też włączył. No i górę. Siłownia, jeśli ktoś ma takie możliwości skoczyć na przeszkody, to nie trzeba naprawdę dużo czasu. Wystarczy, że skoczy się na taką przeszkodę, przejdzie się 2, 3, 4 razy i to jest wystarczająco. Nie trzeba na tym siedzieć 2, 3 godziny,
pompować łapy nie wiadomo ile. Wystarczy skoczy się, kilka razy się przejdzie i moim zdaniem to jest wystarczające. Okay. Dla takich zawodników, którzy zaczynają, chcą zaczynać, nie mają też dużo czasu, to jest, mi się wydaje, wystarczające, żeby pokonywać przeszkody i biegać w takich biegach. Okay. A wracając jeszcze do Twoich planów na ten rok, planów startowych. Wiem, że chcesz zdobyć medal na Mistrzostwach Świata, ale przed Mistrzostwami Świata jeszcze jest sporo czasu. Jakie są Twoje cele na ten rok? Przed Mistrzostwami Świata skupiam się jeszcze na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski. To są takie w sumie moje trzy cele: Mistrzostwa Europy, Polski i Świata w tym roku, na których się skupiam. Inne starty oczywiście są też dla mnie ważne, ale nie aż w tak dużym stopniu jak Mistrzostwa, bo jednak start w takich Mistrzostwach to jest bardzo duży prestiż. Mhm. I na tym w tym roku chcę się skupić. Oczywiście wystartuję w kategorii wiekowej. No. Także to są moje cele na ten rok. Czyli w tym roku głównie Mistrzostwa Polski, tak, Europy i Świata. Świata, tak. To są Twoje cele. A w zeszłym roku Mistrzostwa Polski, tak, zostałeś mistrzem na krótkim dystansie. Jak to wyglądało? Jakie wtedy myśli są w głowie, kiedy biegniesz? To jest jednak krótki dystans, więc no, praktycznie jeden błąd gdzieś tam może przekreślić Twoje szanse. Czy był jakiś może moment zawahania? Jak to wyglądało, Seba? Tak, zostałem mistrzem na krótkim dystansie. Jeśli chodzi o to, co miałem w głowie podczas tego biegu, to szczerze powiedziawszy nie pamiętam. W ogóle nie myślałem. Cały czas biegłem przed siebie, dawałem siebie wszystko. Widziałem, że jedna chwila gdzieś zawahany, jeden mój błąd może skreślić to pierwsze miejsce, bo na plecach miałem Dawida Hajnosa, który do samej ostatniej przeszkody trzymał się cały czas za mną bardzo blisko i nawet speaker cały czas mówił, że jeden błąd któregoś zawodnika może wszystko pomieszać. No. Więc wiedziałem, że między mną i Dawidem to się tylko rozgrywa już pod koniec, bo Grzesiek Szczechla został już daleko za nami. I ta ostatnia przeszkoda właśnie, Invictus, była dla mnie taka... Pierwszy raz w ogóle ją też pokonywałem. Na tych mistrzostwach była dla mnie taka trochę niepewność, jak to wszystko będzie, jak będę miał spompowane już ręce, i dałem jakąś radę i pokonałem wszystkie przeszkody bez żadnego problemu. I udało się, że zdobyłem złoty medal na Mistrzostwa Polski. Mówisz, że w sumie nie pamiętasz, o czym myślałeś. Czy to jest tak, że w pewnym momencie, jak już tyle startujesz, masz takie doświadczenie, po prostu biegniesz na tak zwanym automacie i ufasz swoim umiejętnościom, pozwalasz, żeby organizm, żeby ciało robiło tą robotę? Jest to na pewno coś takiego, że już przez tyle startów trochę nauczyłem się tego przygotowania głowy do startu, bo moim zdaniem to jest bardzo ważne w sporcie. Ten stres, jeśli zawodnik jest bardzo zestresowany przed startem, To też odgrywa ważną rolę i mi się wydaje, że byłem bardzo dobrze przygotowany, nie czułem żadnego stresu przed startem. Wiedziałem, że jestem bardzo dobrze przygotowany i mogę osiągnąć naprawdę wiele. I te starty w 2018 roku pokazały, że byłem i przygotowany fizycznie, i byłem przygotowany mentalnie do każdego startu. Okej. Okay. Mówiłeś o Mistrzostwach Świata, że Twoim celem jest medal w kategorii wiekowej. A co z elitą? Czy planujesz w najbliższym czasie startować w dużych imprezach w elicie? W tym roku postanowiłem wystartować w kategorii wiekowej na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Z Mistrzostw Europy mam już medal, a z Mistrzostw Świata jeszcze nie mam medalu, dlatego postanowiłem, że wystartuję jeszcze w kategorii wiekowej. Oczywiście na Mistrzostwach Polskich wystartuję w kategorii elit. A jeśli chodzi o elitę, no to w następnym roku mam takie postanowienie, że będę startował w elicie z najlepszymi zawodnikami na świecie. I zobaczymy, jak to będzie. W tamtym roku wystartowałem na Mistrzostwach Europy w kategorii elit
i byłem w 15, więc myślę, że jest to fajny wynik. No a oczywiście w tym roku także wystartuję w drużynie w elicie, więc myślę, że tam będziemy fajnym składem i jest szansa na medal. A z kim i jak wystartujemy, to dowiecie się przed samymi mistrzostwami. Okay. Czy na razie to jest tajemnica? Na razie jest to jeszcze wszystko niepewne. Okay. Tajemnica, zobaczymy jak będzie z formą u każdego zawodnika, jak każdy zawodnik będzie się czuł przed tym startem. Także wszystko wyjdzie przed samymi mistrzostwami. Okay. Jeszcze pod koniec dwa takie smaczki. Pierwszy, twój challenge z Karolem Kłosem w Raptoringu. Powiedz, jak to w ogóle wyglądało, skąd się pojawił pomysł i jak wyglądało samo nagranie i ten challenge? Pomysł pojawił się od Przemka Trapkowskiego, no, który zajmuje się Raptoringiem. I też byłem bardzo zdziwiony, bo dostałem taką informację, że czy chciałbym wystartować w takim challenge'u z Karolem Kłosem, nie? Ja się pytam, no ale jak w challenge'u, jak to siatkarz jest, no, ty w siatkę z nim grać, no, siatkę tak jakoś nigdy nie grałem. No ale dowiedziałem się, że to mają być takie właśnie ćwiczenia, które i pod siatkówkę, i pod biegi OCR, dlatego się zdecydowałem. Poznałem Karola Kłosa, jest naprawdę fajny człowiek, z fajnym humorem. No. I fajnie było tak z nim porywalizować. Tak stanąć przed takim wysokim zawodnikiem. Okay. I w ogóle jak to jest, tak stanąć przed... Widzisz kogoś w telewizji, wiesz, że on ma 2 metry, ale poznajesz go i co sobie wtedy myślisz? Zawsze tak jak ktoś mnie spotyka, to mówię, jesteś wysoki, tam masz 1,85 m wzrostu. No to mi się wydawało, no fajnie, jestem wysoki, ale stanąłem przed takim zawodnikiem. Musiałem się patrzeć w górę, żeby na niego w ogóle popatrzeć. No. No ale fajnie, naprawdę rywalizacja z takim zawodnikiem, naprawdę fajnie to wyszło. Zremisowaliśmy wtedy. Fajne były ćwiczenia, bo były i pod siatkówkę właśnie wyskoki, rzut piłką, też no to Karol ma dużo większy zasięg rąk, no to tą piłkę dalej pownął. Były też właśnie bardziej takie siłowe jak przysiady z obciążeniem na raptoringu, zadanie. Więc naprawdę był to dla mnie fajna taka lekcja, z której też wyciągłem wnioski, co mogę poprawić, jeśli chodzi oczywiście nie o siatkówkę, ale jeśli chodzi o wydolność moją, w czym tam mam jeszcze takie małe problemy. Okay. Ale myślę, że fajnie to wszystko wyszło, ja byłem zadowolony, Karol był też zadowolony. No i był też zadowolony Przemek z Raptoringu. Z Karolem cały czas utrzymuję kontakt i może jeszcze kiedyś się spotkamy. Może na monitorze, zobaczymy. Fajnie. A kolejna rzecz, no to w tym sezonie w telewizji Polsat pojawi się program Ninja Warrior. Zapisany? Tak, zapisałem się do Ninja Warrior. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Z tego, co słyszałem, bardzo dużo uczestników chce mi wystartować. No. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jakie w ogóle będą przeszkody. Jeśli będzie to właśnie tak jak w Ameryce, tak jest to zrobione, to myślę, że to będzie naprawdę rewelacja i przyciągnę to bardzo dużo widzów. Ale jeśli chodzi o faworytów oczywiście, no to moim zdaniem nie będą to zawodnicy OCR, a będą to zawodnicy, którzy trenują na co dzień wspinaczkę, bo jednak wspinacze tam mają bardzo dużą przewagę. A jeżeli chodzi o polski OCR, to twoim zdaniem powinien wystąpić, oczywiście poza tobą. Kto jest dobry na przeszkodach? Myślę, że oczywiście Zawistowski powinien wystartować. Chciałbym zobaczyć Wojtka Sobierajskiego. Ciekawe, jakby sobie poradził tam. Jest też bardzo dużo właśnie takich zawodników, którzy świetnie sobie radzą na przeszkodach. Myślę, że cała polska czołówka OCR powinna się znaleźć w takim programie. Okej, okay, fajnie. Jakiś kontakt był ze strony telewizji już? Czy jeszcze czekasz? Jeszcze nie, wciąż czekam. Zobaczymy. Zgłoszenia są do końca kwietnia prawdopodobnie. Okay. I zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Okej. Okay. To jeszcze na koniec powiedz nam, czy można do ciebie wpadać na treningi? I czy w ogóle może prowadzisz jakieś treningi poza swoim centrum treningowym? Treningi prowadzę raz w tygodniu w klubie PT6 w Krakowie. Wszystkich zapraszam na godzinę 19.
A jeśli chodzi o mój tor, zapraszam w każdej chwili po kontakcie prywatnym. Jestem otwarty dla wszystkich i zapraszam. Chętnie każdy może spróbować swoich sił, nawet jeśli ktoś nie startuje w biegach OCR, może przyjechać, zobaczyć. Także zapraszam wszystkich. Super. Seba, jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie. Ja również dziękuję. Na pewno wpadnę, tak jak się umawialiśmy, na jakieś pobieganie po górach i też, żeby poćwiczyć, bo jeszcze jest tam ten chwyt, który jest dla mnie wyzwaniem, więc to będzie mój cel na ten rok, żeby pokonać te chwyty. Nie wiem Tak, nawet, jak je nazwać. popracujemy nad tym eleczki, nad eleczkami Eleczki. popracujemy i myślę, że będzie super. Fajnie. Także zapraszam wszystkich i dziękuję bardzo. Dzięki, Seba. Jeden błąd któregoś z tych panów na ostatnim segmencie, ten pierwsza część tej przeszkody, raczej przejął ją bez większego problemu. Ta druga część, drugi segment przeszkody ranny, tam były największe problemy. Sebastian musi chwilę odpocząć, musi zaszedł sam na swoją głową, swoją ręką, bo tutaj, tak jak wspomniałem, jeden błąd i zmienia się nam klasyfikacja, jeśli chodzi o tytuł mistrza Polski. Na krótkim dystansie. Sebastian już jest na ostatnim elemencie. Drodzy Państwo, więc też trzymać kciuki za Sebastiana, żeby wytrzymał, żeby utrzymał, żeby ręce nie puściły. Już jest na górnej części tego segmentu. Sebastian jest 2 metry do końca przeszkody, a 10 metrów od linii mety, drodzy Państwo. Nie do końca Sebastiana, trzymał kciuki Sebastian za ciebie, no drodzy Państwo! Finale mistrza Polski na krótkim dystansie, Sebastian Kasprzyk!